Jesteśmy na boisku szkoły numer 5 w Dzierżyniowie. Organizujemy tutaj festyn charytatywny dla Judytki. Wszyscy tutaj, jak widzimy, pomagamy, dobre serca są, tworzymy super imprezę. Naprawdę wszystkim od razu dziękuję z góry za pomoc, za to, że przyszliście, że wspieracie nas. No dzieją się cuda, pogoda rano była jaka była, wszyscy się zastanawiali, czy się coś odbędzie. Odbyło się, jesteśmy, bawimy się, idzie naprawdę super. Dytka od urodzenia choruje na zespół Retta. No niestety tutaj odebrało jej to kompletnie sprawność, jeżeli chodzi o ręce, o mowę. Bardzo potrzebna jest też rehabilitacja. No, dodatkowo jeszcze tutaj też jest kłopot w ogóle z jakimkolwiek komunikowaniem się, więc potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. No i oczywiście leczenie, cały czas leczenie, ponieważ tutaj też się pojawiła padaczka, której na razie no, lekarze nie są w stanie jakoś ustabilizować, bo ciągle ma napady. No i właśnie dlatego postanowiliśmy tutaj razem właśnie z moją koleżanką Karoliną, która przede wszystkim tutaj no, jakby jest organizatorem całej tej imprezy, no właśnie tutaj taki festyn zorganizować. Za co jestem bardzo wdzięczna i miejmy nadzieję, że po prostu no, gdzieś to pójdzie w świat, że ludzie też będą wiedzieli w ogóle, czym jest ten zespół Retta, bo to jest bardzo rzadkie schorzenie. Tyłu za mną stoi zamek dmuchany, motosmoki przyjechały, właśnie zaraz będą przejażdżki na motorach, mamy watę cukrową, popcorn, grilla, grochówka, loteria fantowa, malowanie buzi, kolorowe warkoczyki, także każdy znajdzie coś dla siebie, no i oczywiście przez cały dzień licytacje, można coś fajnego upolować. Pieniądze, które uda się zebrać, na jaki konkretny cel chcecie przeznaczyć? Przede wszystkim na rehabilitację i część tych środków na pewno będzie przeznaczona na komunikator wzrokowy, na który właśnie też odkładamy. To jest już taki specjalistyczny sprzęt właśnie typowo dla dziewczynek też z zespołem Retta i tutaj ona będzie mogła się już porozumiewać za pomocą wzroku, ponieważ te dziewczynki, jeżeli chodzi o wskazywanie wzrokiem, mają bardzo dobrze wszystko opanowane. No i trzeba jakoś tutaj pomóc Judytce, ponieważ nie jest w stanie nawet prostego słowa powiedzieć, także no to na pewno jej ułatwi nawet funkcjonowanie. Ludzie dopisują, przychodzą chętnie, widać za plecami jest całkiem sporo ludzi, więc zapraszamy, bawimy się do godziny 18. Dziękujemy za przybycie od razu. No to jest zespół nieuleczalny. Na ten moment nie ma w ogóle żadnego takiego leku, który by w ogóle nawet jakoś te objawy w miarę opanował. Dopiero są prowadzone badania w Stanach. To będzie coś podobnego do leczenia SMA. Także też jest tutaj terapia genowa już w planie, natomiast w najbliższych latach, myślę dwóch, może coś się zmieni i wtedy po prostu będziemy mogli jakoś tam Judytce bardziej pomóc, a na ten moment to jest właśnie, mówię, leczenie objawowe, leki, terapia, rehabilitacja. W jaki sposób mogłyby wesprzeć Was osoby, które dzisiaj po prostu nie mogą uczestniczyć w tym festynie? Przede wszystkim można Judytkę znaleźć w Fundacji Słoneczko po wpisaniu nazwiska, czy imienia i nazwiska Judyta Subzda. Tam można bezpośrednio wpłacać darowiznę właśnie typowo na fundację. I też mamy uruchomioną zrzutkę, która jest dostępna na naszym profilu na Facebooku, licytacje dla Judytki, więc tam można sobie fanpage nasz odnaleźć. Gotów mam do puszki zajazdu motorem, a za resztę to jest zamka losu wpłacenia.